Witam. W lekcji tej dowiecie się, co to takiego literatura fantasy. Poznacie twórcę słynnej trylogii pod tytułem Władca Pierścieni, która z wielkim sukcesem została zekranizowana kilka lat temu przez Petera Jacksona. Zapraszam. Niezwykle trudno zdefiniować literaturę fantasy. Pojęciem tym określa się bowiem bardzo różne zjawiska. Andrzej Sapkowski, polski mistrz tego gatunku, definiował fantasy w tak przekorny sposób. Cytuję. Fantasy jest to, co opatrzone etykietą z napisem fantasy. Jeśli na grzbiecie książki u samej góry, tuż pod logo domu wydawniczego, figuruje małymi literkami fantasy, to dana książka należy do tego gatunku, mówił Sapkowski. Literatura tego typu posiada jednak kilka charakterystycznych rysów, które teraz wymienię. Zrywa z realistycznym przedstawieniem świata. Posługuje się swobodnie komponowanymi i przekształcanymi motywami z mitów i baśni. Cechuje się skłonnością do dziwności, groteski. Często tworzy światy alternatywne, umieszczone w odmiennej od ziemskiej przestrzeni i w innym czasie, o własnej historii, religii, kulturze, a nawet języku. Wykorzystuje elementy magii i myślenia mitycznego. Kim był Tolkien? Wielki rekonstruktor zaginionych opowieści, wyjątkowy mag słowa. Tolkien urodził się w roku 1891 w Afryce. Po kilku latach wraz z matką i braćmi wyprowadza się do Anglii i mieszka w Birmingham, gdzie zaczyna swoją twórczość. Już w młodości pokazał swoje wielkie zdolności. Znał ponad 30 języków, głównie wymarłych języków germańskich i celtyckich, m.in. niemiecki, łacinę, starożytną grekę, gocki, staroislandzki, nordycki, staroirlandzki, walijski, anglosaski, hebrajski, francuski, rosyjski, fiński, język niderlandzki, włoski. Uczył się także polskiego, lecz uważał go za trudny język i nie potrafił się nim dobrze posługiwać. W roku 1915 został wcielony do armii, po czym brał udział w bitwie pod Somą, ale z powodu choroby trafił do szpitala, gdzie powstały pierwsze zarysy Silmarillionu i Władcy Pierścieni. W 1925 roku powrócił do Anglii, a w 1937 napisał Hobbita. Tolkien zmarł 3 września 1973 roku. Fantastyczny epos o poszukiwaniu pierścienia ukazał się dzięki staraniom jego syna Christophera. Na początku były jak zawsze słowa. Tolkien, oksfordzki profesor filologii angielskiej, stworzył kilka języków z dokładną gramatyką, z historią, a nawet ze słownikami. Potem w jego genialnej wyobraźni pojawili się ci, którzy tymi językami mieli mówić, a także cały zamieszkiwany przez nich świat. Utworzona rzeczywistość z biegiem lat obrastała w opowieści, które z dokładnością badacza opisywały historię tego świata, jego mitologię, kulturę i geografię. Tak narodziła się Arda, tak odkryliśmy Valinor, a przede wszystkim Śródziemie z jego różnorodnymi rasami, skomplikowanymi dziejami, z fascynującą opowieścią o pierścieniu. Świat powołany do życia przez Tolkiena, odwołujący się do szeroko rozumianej mitologii północnej Europy, doskonale umotywowany, wydaje się stanowić odsłonę jakiejś istniejącej niegdyś w zamierzchłych czasach mitycznej, na swój sposób prawdziwej rzeczywistości. Jej uniwersalne przesłanie oraz owa totalna realność przekazywana w epickiej narracji Władcy Pierścieni czy też mitologicznej historii Silmarillionu sprawiają, że trudno się tym światem nie zachwycić, nie oczarować. Trudno nie rozpocząć fascynującej podróży z Aragornem. Trudno nie wsłuchać się w stare opowieści i legendy o elfach i ludziach. Niełatwo powiedzieć, na czym polega tajemnica uroku wywieranego przez Władcę Pierścieni. Miał niewątpliwie rację Lewis pisząc, dla nas, żyjących w paskudnym, zmaterializowanym i pozbawionym romantyzmu świecie, możliwość powrotu dzięki tej książce do czasów heroicznych przygód, barwnych, przepysznych i wręcz bezwstydnie pięknych opowieści jest czymś niezwykle ważnym.
Równie istotna jest przyjemność, jaką czytelnik czerpie z odkrywania złożonego, ale logicznie skonstruowanego uniwersum tej opowieści. Umożliwiają to dołączone do książki mapy oraz obszerne dodatki. Władca Pierścieni to powieść fantasy Tolkiena, dziejąca się w jego fikcyjnym świecie zwanym Śródziemiem. Jest ona kontynuacją innej opowieści tego autora, zatytułowanej Hobbit, czyli Tam i z powrotem. Władca Pierścieni jest często nazywany trylogią, choć tak naprawdę jest to powieściowa całość podzielona na 6 ksiąg. Ze względu na swoją dużą objętość została wydana w 3 tomach z powodu nacisków ze strony wydawcy. Nie było to jednak oryginalne zamierzenie autora. Pisaną przez wiele lat, m.in. w czasie II wojny światowej, książkę wydano w Wielkiej Brytanii w latach 1954-55. W połowie lat 60. Władca Pierścieni stał się fenomenem wydawniczym w krajach anglosaskich, a następnie na całym świecie. Powieść przetłumaczono na dziesiątki języków i spowodowała ona gigantyczny rozwój gatunku fantasy, ale mimo tysięcy książek wydanych po Władcy Pierścieni, wciąż pozostaje on najbardziej cenioną pozycją tego gatunku literackiego. Treścią książki jest próba zniszczenia jedynego pierścienia, w którym zawarta jest moc zła. Czynu tego musi dokonać Frodo, młody hobbit, aby umożliwić pokonanie Saurona, czyli tytułowego Władcy Pierścieni. W grudniu 2001 roku miała miejsce światowa premiera filmu, będącego adaptacją pierwszej części powieści Tolkiena, Władca Pierścieni, Drużyna Pierścienia. Kręcono go w plenerach Nowej Zelandii, równocześnie z dwiema pozostałymi częściami cyklu, z dwiema wieżami, z powrotem króla. Podsumowując, zachęcam Was do lektury tego niezwykłego cyklu powieściowego oraz do rozwiązania naszego testu, który znajduje się niżej. Zapraszam.